Mama, tata i ja jesteśmy szczęśliwą rodziną. To arcydzieło. Masz to w genach. To wszystko twoja wina. Nigdy mnie nie słuchasz. Nie zniosę tego więcej. Naprawdę przepraszam. Starałem się. Tato! Zostań! Tato! Zapomnij o nim. Jestem twoim nowym tatą. Nasze szczęśliwe życie dopiero się zaczyna. Zjeżdżaj, dzieciaku. To co dzisiaj robimy? Przepraszam? Twoje śniadanie. Mniam. Proszę, kochanie. Smacznego. Dzikus. O, ludzie. Dajcie kciuka w górę, jeśli twoja mama jest świetną kucharką. O, to nie wszystko. Mój Pikachu. Wszystko w porządku. Gdzie jest moje śniadanie? Hej, żarłoku, zjadłeś moje śniadanie. No i co? Możesz odzyskać swoje śniadanie. Nie krępuj się. Fuj, paskudne. Hej, kochanie, Mila zachowuje się jak rozwydrzona podczas śniadania. Mila, powinnaś to skończyć. Mamo, on ugryzł jajko i je wypluł. I nie mam zamiaru tego jeść. Kochanie, posłuchaj tego. Co? To cię przerasta. Hasta la vista, baby. Oto moc mojego jajka. A co? Mila! Twoje zachowanie jest niedopuszczalne. Masz szlaban. Marsz do swojego pokoju. No ej! Kochanie, to dosłownie nic. To tylko telefon. Dzięki, jesteś naprawdę miły. A, muszę iść do pracy. Kocham cię. Pa, kochanie. Młoda, przygotuj się. To oznacza zemstę. Ojczynie, sprawiasz kłopoty? Zapłacisz za mój telefon, ty mały robaku. Zniszczę wszystkie twoje ulubione zabawki. Możesz je pożegnać. To idzie prosto do kosza. Pa, pa, pa! Moje zabawki! Nie! Tak, niezły rzut. Nadchodzi dobra część. Zmieniamy zabawki w pył. O, niezły boom. Przyjrzyjmy się temu. O tak, to właśnie zostało z twoich rzeczy. Pył. Jeszcze jedna. Nie, chcę Pikachu. Pika. Nikogo nie zostawię. Już po nim. O rany. Pikachu? To było legendarne. Koniec historii. Moja misja dobiegła końca. Koniec z zabawkami. Są zakazane. Hej, otwórz. Wszyscy nagle ogłuchliście? Hej, kochanie. Tęskniłem za tobą. Hej, tato. Mam coś dla ciebie. Nie mogę mieć zabawek. Dlaczego nie? Mój nowy ojczym ich nienawidzi. Zniszczył moje rzeczy i postawił te znaki. Co robimy? Tato, mam pomysł. Patrz. Ukryjemy lalkę w sekretnym domu. Tutaj będzie całkowicie bezpieczna. Milo, jesteś geniuszem. Do dzieła. Mam bilety do kina. Tak! Chodź, księżniczko.
Aha, wiem, że coś ukrywasz. Myślałaś, że nigdy nie znajdę lalki. Zadzierasz z niewłaściwym facetem. Tutaj jest kino. Nie mogę się doczekać wejścia do środka. Hej, jak mogę ci pomóc? Dokąd idziesz? Za kogo się masz? Zejdź w tej chwili. Zabieraj nogi. Bądź cicho. Mam ważną misję. Co? Alarm przeciwpożarowy? Przepraszamy, film został odwołany. Zamknięte. Co? Przepraszam, kochanie. W porządku, tato. Chodźmy do domu. Cóż, telewizor zawsze ma włączone kreskówki. O, to jest moja ulubiona. O, co to jest? Obejrzyjmy mecz koszykówki. Nie ma mowy. Kreskówki. Nie, mecz. Nie, będą kreskówki. Tak, tato. Nigdy nie zadzieraj z koszykarzem. Serio? Co zamierzasz z tym zrobić? Już po tobie. Wyjdź. O-o. Patrz, bardziej interesująca niż kolejka górska, prawda? Co to w ogóle jest za miejsce? Też chcesz tam wejść? Tato! Doskonale. Konkurencja wyeliminowana. No już. Wrzuć piłkę do obręczy. Tatusiu! Czy to jest jakiś sekretny pokój? Wygląda jak opuszczone kino. Tutaj są krzesła. Mamy nasze własne tajne kino. Milo, zaczekaj. Trzeba najpierw posprzątać pajęczyny. Film jest już w drodze. O, jak jasno. Witamy w tajnym kinie. To będzie nasz film. Kochanie, Fiona! Wynocha, nie masz biletu. Myślę, że powinniśmy zacząć od dokładnego czyszczenia. Tatusiu, jest więcej pajęczyn. Nieskazitelne. Pajęczyny nie przeszkadzają. Teraz plakaty. Tak! Idealnie. Tato, gdzie jesteś? Tutaj. Zobacz, co znalazłem. Kurtyna wyjściowa. Witamy w naszym kinie. O-o. Ups, mój błąd, tato. Popcorn? Ja chcę, ja. Czekaj chwilę. Nadchodzi twój popcorn. O, wow. Jest stary i nieświeży. Nie zjem tego. Fuj. Dobra, coś wymyślimy. Chodźmy po nowy popcorn. Jest czysto? Chodź. Jaki jest ich sekret? Wejdę do sedna sprawy. Czas na szpiegowanie. Ojej, tu jest całe kino. Jest kawiarnia. Popcorn? Mój ulubiony. Brakuje sera. Teraz to rozumiem. O tak. Cały popcorn jest mój. O nie, za dużo popcornu. Pomocy. Zabierz mnie stąd, ktokolwiek. To klątwa popcornu. Ledwie udało mi się wydostać z popcornowej pułapki. O, już prawie.
Chodź, Milo. Przegryw. Popcorn jest zabezpieczony. Jesteśmy przygotowani. Co? Załóż okulary 3D? Tato, masz jakieś? Nie, ale mogę je załatwić. Tak! O, ludzie! Rzuć to! To jest dokładnie to, czego potrzebuję. Wytnę okulary 3D. O tak! Mam soczewki. Następnie wycieniuję je markerami. Nie krępuj się nazywać mnie filmowym geniuszem. Zrobię tylko tekturową obręcz i gotowe. Powinienem iść. Tu jest twój napój gazowany. O tak! No dalej, ludzie! Przegryw! Zrzuć winę na nich. Kochanie, tu są okulary. Super! Dzięki, tato! Ojej! Mogę podnieść poprzeczkę. Mila, przedstawiam film w formacie 9D. To zwalicie z nóg. Usiądź. Dalej, tatusiu. Nie mogę się doczekać. Gotowa? Trzymaj się mocno. Co mam prać? A, moją skarpetkę. Najwyższy czas. Włączanie trybu turbo. O, to jest super. Tak, szybko. Woohoo! Tato, jesteś następny. Nie, 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 nie. No już. Dobra, w porządku. O, to jest zbyt silne. Zatrzymaj ten wyścig. O, chwilkę. Czuję się dziwnie. Tato! Co oni knują? Film 10D? Ojejku! Chętnie bym tego spróbował. Dlaczego nic się nie dzieje? Co tu jest? O, tak! Niesamowite! Podoba mi się! Nie, tego już za wiele. O, moja głowa! Ratunku! Utknąłem! Co się stało? O nie, nasze kino! To twoja wina! Tak się dzieje, gdy jesteś wredny. Będziesz ozdobą na ścianę. Czas na kreskówki. Chodź! Kochanie, Mila, jestem w domu. Hej, mamusiu. Zobacz, to dynia. To jest dla ciebie. Mam w planach coś wielkiego. Hej, a co ze mną? No trudno. Nie, nie, nie. Dzieciom nie wolno używać ostrych przedmiotów. Masz, weź zabawkowy nóż. Ale on jest malutki. Idealny do rzeźbienia dyni. O tak! Nie ma dla ciebie litości, dynio. Dobrze wygląda. Mój legendarny wrzut nadchodzi. Nie trafiłeś. Mój następny strzał będzie legendarny. To moja dynia. Nie, to moja piłka. Thank you.
zepsuła się. Oto mój strój na Halloween. Kochanie, to twoja dynia. Co się stało? Kto za to odpowie? Ona! On! Widzieliście, kto rozbił dynię? Dajcie mi znać poniżej. Dotrzyjmy do sedna. Dobra, czemu się jeszcze nie przebrałeś? Przecież już prawie Halloween. Będę czarownicą. A ty? Będę koszykarzem. Dobra, tu są pieniądze. Dla ciebie, kochanie. I dla ciebie, skarbie. Dzięki, mamo. Idźcie kupić sobie kostiumy na Halloween. Ruszać się! Uwielbiam zakupy. Kostium pogromcy duchów. W sam raz dla mnie. Rzecz w tym, że kosztuje 200 dolców. A ja mam tylko stówę. Dzięki, dzieciaku. Dzięki za zakupy. Zapraszamy ponownie. Hej, a co z moim strojem? Mam pomysł. Cukierek albo psikus. O, mały duszek. Masz tu słodycze. Więcej? Proszę. O tak, fajnie. Jeszcze trochę. Cudownie. Pa, pa. O, moje słodycze. Co? Hej, to niesprawiedliwe. To były moje słodycze. Już nie. Mamo, on zjadł wszystkie moje słodycze. Niczego nie żałuję. Kto to? Bo. Cukierek albo psikus. Proszę bardzo. To wszystko, co mam. Nie. Dobra, nieważne. Chwila. To ja, tata Mili. Dziś jest mój dzień. Naprawdę? Dzisiaj? 31 października. Tak. Mila. Hej, tato. Tato, to ja. Kochanie, co się stało? Nie dostałam kostiumu ani cukierków. Poczekaj, mam dla ciebie kostium. Szaleję za Wednesday. Super. A poza tym mam bilety do kina. Zniszczę im to. Dzień słodyczy. Uwielbiam ten film. Pospiesz się. Ten bilet nie jest podrobiony. Proszę. Bilety proszę. Przemycacie jakieś słodycze? Nie. Brawo. Chodźcie. Jupi! Film zaraz się zacznie. Hej, tato. Dlaczego wszyscy mają jedzenie oprócz nas? Masz rację. Chcesz popcorn? Mam ochotę na słodycze. Dobra, przyniosę ci trochę. Gdzie jest stołówka? Psst. Sprzedajesz słodycze? A, chwileczkę. Może być? Wymyśliłem coś. Tam jest potwór! Mam nadzieję, że to wystarczy. Hej! Żadnych słodyczy w środku! Och, dobra. Hej, Batmanowi też nie wolno wchodzić do środka. Ach, co za pech. Chyba będę musiał to zdjąć. Proszę, jestem anty-Batmanem. Oddałem ostatni kawałek Batmana. Mogę już wejść? Zwolnij! Twoja twarz! Dlaczego nie? Bo to ja! Kim jesteś? Poznajesz mnie teraz? O, tak.
Nie, nie poznaję. Twój mózg działa, czy nie? Jestem ojczymem. Wynocha! On jest ojczymem ochroniarza? Dziwny człowiek. Ochroniarz jest taki surowy. Nie pozwolił mi na nic. Co? O, nie potrzebujesz biletów. Zapraszamy. Baw się dobrze. Hej, kostiumy Batmana nie są dozwolone. Tato, gdzie są moje słodycze? O, to dla mnie? Łapy precz. To moje. Jak mam przemycić to żarcie? Powodzenia, stary. O, panie Supermanie. Proszę. Moja super pizza. To dozwolone? Wiem, co robić. Spider-Man! Jestem jego wielkim fanem. Tak, to ja. O tak, rozumiem. Poza tym czuję cukierki. Masz je przy sobie. Wynocha! Mój pajęczy zmysł podpowiada mi, że strażnik nie ma dobrych zamiarów. To dopiero cios. Dzieci, nie kopiujcie tego w domu. To są profesjonaliści. Co? Żałosne. Batmanie, kawałeczek pizzy? Smacznego! Co się stało z moim tatą? Jest jakąś inną osobą. Jak przemycić słodycze dla Mili? Dobry pomysł! Hej, Barbie! Hej, Ken! Mój bilet! Nawet ładnie pachnie. To tylko ja. I moja niesamowita aura. O, spokojnie. Nie traktuj mnie jak ochroniarza. Mów mi Mason. Zadzwoń do mnie. Porozmawiamy. Przestań! To twoje słodycze? Tato! Tato! Dalej, tato! Co jest? Nie jestem twoim tatą. Więc gdzie jest tata? Tato, gdzie jesteś? O! Załatwmy to jak faceci. Hasta la vista, baby. Uwielbiam popcorn. Szukasz prawdziwej bójki? To masz! Co? To pojedynek! Ojczymie, pokonałeś mnie! Wiesz co? Są jeszcze słodycze. Słodycze są wbrew zasadom. Powinniśmy to załatwić. Świetny film! Tak, podobał mi się. Mila, gdzie jesteś? O, Mila! Stary, nie jestem Mila. Przepraszam, gdzie jest moja córka? Mila, gdzie jesteś? Wszystko gra. Wątpię, żeby chowała się w kubełku z popcornem. Mówią, że jest najlepszym tatą roku. Mila, gdzie jesteś? Kochanie, w końcu cię znalazłem.
Zobacz, tato, to mój ojczym! Powinien się trochę zabawić. Co to za guziki? Zobaczmy. Potrząśnij nim. Niezły masaż. Jeszcze raz. Dym! Fuj, teraz ja. Co mam wybrać? Ogień! Dobra robota, kochanie. Uderz w to. I to. I to też. Ciśnijmy wszystkie naraz. Juhu, to świetna zabawa. Załatwiliśmy tego ojczyma. Czas na zwycięski taniec. Piątka, kochanie. Powinniśmy wracać już do domu. Nigdzie z tobą nie pójdzie. Ja zabieram ją do domu. To moja córka. Kochanie, chodźmy. Puśćcie mnie. Ona jest moja. Co? Przegrałeś, frajerze. Wracamy do domu. Wróciliśmy. Świetnie się bawiliśmy. Prawie zapomniałem. To dla ciebie. Mój kamper. Dzięki, tato. Pa, kochanie. Cóż, a może... Pa. Musisz już iść. Ten kamper to moja ulubiona zabawka. Moje lalki uwielbiają w nim mieszkać. Mila, wiesz, gdzie jest moja druga rolka? Szukałem wszędzie. Kto tam? Cześć, mogę wejść? Do widzenia. Nie. Hej, czekaj. Dzisiaj jest 25. Dzień córki i tatusia. Zgadza się, to 25. Dobrze, wejdź. Mila, twój tata jest tutaj. Cześć, tak bardzo się za tobą stęskniłam. Mój skarb, chodźmy do kuchni. Gdzie mogę znaleźć inne rolki? O, kamper. Ma też koła. Idealnie. Pasuje jak ulał. Ruszajmy w drogę. Auć! O nie, mój ulubiony kamper. Kochanie, nie płacz. Chcesz ten nowy kamper? Wow, tak, tatusiu. Kupię ci, co tylko chcesz. Albo nie. 20 dolców to wszystko, co mam. O, stary kamper na sprzedaż. Za dwie dychy? Dla mnie super. Cóż, oto jest, dokładnie jak na zdjęciu. O, tony śmieci. Świetnie, mogę to posprzątać. Cóż, w samochodzie jest totalny bałagan. Dobrze, te drzwi można naprawić. Co? Wow, to zajmie dużo więcej pracy niż się spodziewałem. Dobra, mogę to wszystko naprawić. Bierz się do roboty, Max. Dobra. Na początek pozbieram wszystkie te śmieci. Właśnie tak! Wszystkie śmieci zniknęły. No, no, no. Max ma misję, aby odświeżyć przyczepę. Drzwi i ściana. Jesteście zwolnieni. Zrujnuję jego ciężką pracę. Przynieś tu wszystkie śmieci. Ha, 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 ha.
Super duper! Co? Dlaczego znowu tu jest taki bałagan? Kto to zrobił? Przepraszam, wychodzę! O nie! Ostatni worek! Uff! Co? Pajęczyny! Tak wiele! Cóż, znam fajną sztuczkę do sprzątania! Potrzebuję wiertarki i trzepaczki! Nieźle! Wszystko gotowe! Wata cukrowa jest najlepsza! Co? To nie jest wata cukrowa! Zróbmy nowy front! O tak! To sprawi, że sprawy potoczą się znacznie szybciej! Nieźle! Teraz czas wybrać miejsce na okna. Zachwycające! Ale potrzebuję piły do wycinania okien. Wygląda na to, że Superman może pomóc. Jedno okno. I kolejne. Tak, schludnie. O, mini sesja zdjęciowa dla moich fanów. Zawsze. To koniec, muszę spadać. Co to było? Hej, chłopaki. Widzieliście, kto to zrobił? Dajcie znać w komentarzu. Dzięki. Teraz muszę przymocować belki z przodu. Dodatkowa ręka by się przydała. Okej. Wow. Czas na malowanie kampera. Niebieski i biały. Ale czegoś brakuje. Tak, Mila lubi różowy. Jak zrobić różowy? Mieszając czerwień z bielą. Jestem artystą. Właśnie tak, różowe paski. Uff, Mila pokocha swój nowy kamper. Pędzel? Nie. Ulubiona lalka Mili? O tak. Okej, malujmy dalej. O nie, lalka Mili? Co ja zrobiłem? Moja córka będzie smutna, bo zniszczyłem jej ulubioną lalkę. Nie, muszę wymyślić coś innego. Czuj się jak w domu, laleczko. Witamy w eleganckim salonie fryzjerskim Maxa. Wow, dobra robota. Mila pokocha nowy wygląd swojej lalki. Z zewnątrz kamper wygląda świetnie. Ale w środku panuje gorący bałagan. Jak to wszystko szybko pomalować? O, pomysł, który mam, to bomba. Wiadro farby i dynamit. Ta kombinacja jest zapalona. Zniecić ogień i ukryje się. Jak tam przyczepa? O nie! To był zły czas na odwiedziny. Wow, dynamit wykonał świetną robotę. Malowanie jest idealne. Hej, nie próbuj tego w domu. Mam jeszcze dużo do zrobienia. Różowy puszysty dywanik i miękkie poduszki. Czy czegoś brakuje? Oczywiście, różowe drzwi. Zajmę się tym natychmiast. Drzwi są gotowe.
Au! Moja stopa! Karnisze. Ramki. Kwiaty. I firanki. Jakie przytulne okno! Biały płot wokół kampera. Prawie skończone! Hej, wyjście jest po drugiej stronie. Zrobię uroczą ścieżkę z kamieniami. O tak! Krzesła ogrodowe? Idealnie! I uroczy mały stolik piknikowy będzie pasował. Czego brakuje? Wiem! Basen na dachu. Jak tam wejść? Wiem! Drabina z jednej strony. I zjeżdżalnia po drugiej stronie. O, Mila to pokocha! Co jeszcze? Niech stanie się światłość! O, światełka, puśćcie mnie! Proszę bardzo, idealny klimat! Ulubione zabawki Mili zamieszkają w kamperze. Hej, Barbie, otworzysz drzwi? Dzięki! Wszystko gotowe. Mogę zawołać córkę. Mila! Kochanie, ten kamper jest twój. Co myślisz? Wow, tatusiu, jest zjeżdżalnia. Co jest w środku? Wow, co za zabawa. Na górze jest basen. Chcesz go zobaczyć? Uważaj na drabinie. Wow, tatusiu, ten kamper jest nie z tego świata. Cieszę się, że ci się podoba, kochanie. Możesz się tu bawić przez cały dzień. Mój różowy sen jest tuż, tuż. Prawie skończyłam oszczędzać. Poczekaj, pikapie, spotkamy się już niedługo. No, no, no. Coś słyszę. O, oto jest. Nareszcie znalazłem skarb. Zostanę milionerem. Moje marzenie się spełniło. Pospiesz się. Co tam jest? Gdzie jest mój skarb? Pusto? Nie do wiary. To łóżko zdecydowanie ma podwójne dno. I dojdę do sedna. Co? Skarbonka? Więc to jest to? Przepraszam, kochanie, walczyłem z termitami i zjadły twoje łóżko. Tak! Dzwonek do drzwi! Perfekcyjne wyczucie czasu! Kto tam? Wrócił! Cześć, jestem tu dla mojej córki! Jestem tu zobaczyć moją córkę! O, słuchawki! Mówiłeś coś? Proszę bardzo. Dzięki. Kochanie, to okropne. Co się stało z twoim łóżkiem? Nie płacz, tatusiu. Na pewno coś wymyślisz. Jesteś najlepszy. O, jakie słodkie. Już mam pomysł. Zobacz to. Zobacz, zbuduję dla ciebie nowe łóżko piętrowe. Jak się z tym czujesz? Tato, nie. Jestem za stara na to łóżko. To jest to, czego chcę. Patrz. Jesteś pewna? Proszę, proszę, proszę. Dobrze, kochanie. Tata zrobi dla ciebie to łóżko.
duży magnes. Tego właśnie potrzebuję. Przełączanie na tryb drewno. Proszę bardzo. Nieźle. Wszystkie belki są gotowe. A teraz pościelmy łóżko. Dziecinnie proste. Uważaj na ręce. Zawsze chciałem być magikiem.